Cześć, dobry wieczór, serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Homefront Revolution. Jestem tutaj jak na razie chyba w najfajniejszej strefie. Największej przyjemności mi daje, zwłaszcza przez to, że jest taka, no nie wiem, może dystopijno-postapokaliptyczna, nazwijmy w ten sposób. Weźmy sobie jeszcze sprzęt i wreszcie mogę kupić sobie kamienizelkę taktyczną. Otrzymane obrażenia mniejsze 25%, co się przyda na tym poziomie trudności, to dość dużo nam zaczynają zadawać obrażeń. Przy okazji, przedmioty jednorazowe, materiały wybuchowe. Wiecie co? Dobra, możemy kupić sobie ze dwa. Nie będziemy ich robić przy okazji, tylko wydam troszeczkę pieniążków na nie. Bo przy okazji to też mógłbym... A, spokojnie, mogę też sobie zrobić kolejny. Dobra. I teraz... No cóż, będziemy się poruszać dalej. Zaplanowałem sobie, bo w ostatnim odcinku nie mogliśmy przejąć tego punktu, bo nie wiedziałem, gdzie jest ostatni dokument. Będzie trzeba tam później wrócić, tego dokładnie poszukać. To sobie sprawdzimy. Dokładnie nadaj transmisję radiową dla ruchu oporu. Teraz nie znajduje się tam punkty daleko. No i przede wszystkim będzie to nasze kolejne miejsce jako przyczółek. Powiem wam, że gram już w to dość długo i nadal bawię się świetnie, naprawdę. Okej, w budynku sobie troszeczkę przejdziemy. No, ilość tych miejsc, wszystkich tutaj możliwości przemykania, zobaczcie, każdy praktycznie korytarz jest dostosowany do tego, by poruszać się horyzontalnie, wertykalnie, no jak tylko będziecie mieć tak naprawdę ochotę. To są może jakieś korasy? Nie, ale tam widzę chyba snajpera w takim razie. Jeszcze spadło mi się. Okej, spadło mi się nie wiadomo gdzie. O! Przez przypadek chyba znalazłem skrytkę. Okej. Przez przypadek to znalazłem. Trzeba się stąd wydostać, bo tak fajnie wlazłem, ale nie wiem jak wyjść. Czy jesteś tam na górę? Nie, nie jesteś na górę. Coś tam. No tak, goddammit, no. Pakowałem się w jakąś dziurę i teraz nie wiem jak zejść. Cofniemy się po prostu. Tędy zejdziemy. Ouch. Dobra, mam nadzieję, że się troszeczkę wyleczę. Ale... raczej mnie nawet nie usłyszeli. Dobra, usłyszeli. Auć. Wow, nawet mi to więcej usłyszałem niż się wydawałem. Wydawałbym. Uciekniemy od niego, nie będziemy się z nim bić. Przynajmniej na pewno nie ze wszystkimi. Ścigać chyba. Tam jest nastrowiec, który to będzie trzeba uważać. Okej, to jest gdzieś... De facto musimy się... Wiecie co, gdybym nie kupił tej kamizelki, prawdopodobnie bym już nie żył. Jak daleko to jest? Czy to jest pod torem kolejowym? Hej, to nie jest to! Gdzie ja chciałem iść? Ja chciałem iść tam. Nadajnik popsuł. Jest tutaj. Weźmy do tego budynku w takim razie. Czy to gdzieś tu powinno być? O, oh, hello, komputerki. Niedaleko. To już jest ten sam budynek. Świetnie. Trzeba znaleźć miejsce, jak się tam dostać. Czy tędy? Okej.
Wow. Dobra. Uważaj, bo sterowiec tutaj patroluje intensywnie. Trzeba wykominić, jak tam wskoczyć w takim razie. To jest mój czy ich? No to nie był mój. Jeszcze któryś? Z tego patrolu chce nie wyjść żywo? Pięknie. No, pozbierajmy sobie sulfaty. Trzeba było baterie i tak dalej. Wiecie co, tak z drugiej strony, że sam rozważa, że jeżeli powiedzmy dałoby się podpiąć tutaj tłumi do tej broni, no to wtedy ta gra byłaby już bardzo, bardzo, bardzo prosta. Tutaj wejść jakoś. Nie, wtedy się nie da wejść. To może coś będzie ciekawego. Zabawne, że oni się tak fajnie chowają. Spróbujmy w takim razie od innej strony wejść na ten budynek. Tam widziałem mniej więcej przejście. Gdzieś tutaj będzie trzeba poszukać wejścia. No, od tej strony. Gdzieś tam już słyszę walki. Dobra, pięknie. Tylko jak wejść na górę? No, że może po tym, wiecie, długim przejściu by się dało. Ale też nie będzie jakoś. To się zaraz zatnie. Nie widzisz mnie? Ja wiem, wiem, niektórzy powiedzą, że reaktor jednych eliminujesz, drugich nie. Nie zawsze trzeba ich zabijać. Tak powiedzmy, przyjąłem taktykę, że eliminuję tylko tych, którzy stanowią dla mnie zagrożenie. Jak tam wejść? No, pewnie tak. Może tędy jakoś? Też nie? Można na typ, może po typ. Dobra, kamizelka kamizelką, ale i tak. Zanim ja znajdę tam wejście, to chyba troszeczkę zajmę. Na razie skitrajmy tutaj w takim razie. Dobra, no i pomyślmy. No tak, muszę się dostać tam. Tak jakby z wnętrza tego budynku można było tam coś dostać, ale tam dalej nie było przejścia już. Oh my god. To nie jest zawsze takie proste, wiecie? Niektórych może to irytować, jak to szukam, ale ja się przy tym dobrze bawię. W takim razie jeszcze raz z tej strony dostać się tutaj. Że tutaj jest takie. O właśnie. No i od tej strony się da. Można jakąś pułapkę zostawić jednak. Tylko szkoda, że gra nie wymusza na nas specjalnie używanie tego rodzaju uzbrojenia.
przykład oni, że wiecie, jakieś zmniejszenie ilości, powiedzmy, chyba będzie trzeba wjechać samochodzikiem. No właśnie, to ciekawe jakiego rodzaju. Słyszę sterowiec. Gra nie wymusza nas jakoś specjalnie korzystania ze środowiska. Sama w sobie jest dość prosta. To jest też kolejny przykład na to. Jaki typ samochodzika nam będzie potrzebny w takim razie? Tak, bardzo, bardzo logiczne. Okej. No dobra, to w takim razie spróbujmy tutaj umieścić samochodzik. Na razie zobaczmy sobie... No ten detonacja, z detonacją raczej. Gra sama w sobie jest dość prosta. Nie wymaga jakoś specjalnie. Nie ma z niej jakoś specjalnie. Ładna fizyka, tak naprawdę jest. Nie wymaga jakoś specjalnie wielkich umiejętności czy wielkiego skilla przy prowadzeniu rozgrywki. Ale co mi się podoba, wymaga pomyślu czasem. No te patenty z tym samochodzikiem są świetne. Widziałem coś takiego w tym, jedynie w Duke Nukem Forever. Jedynie coś takiego w Duke Nukem Forever, gdzie takie zabawy z tego rodzaju oprzyrządowane. Dobra, no usłyszeli prawdopodobnie, to odpalamy od razu radiostację. Model Jets, czy Jets. Pięknie. Okay. Dwa punkty technologii, ale świetnie. Pozbieramy się wszystko. Przechodź, zróbmy nową popkę. No i brawa. Zobaczmy jeszcze co mam tutaj. Amunicja, coś dodatkowego, jedna bateria. No, chciałbym może zobaczyć, czy mogę coś posprzedawać. 250 dokładnie. Nie wiem za bardzo, do czego teraz używać tych punktów KAL. To jest jedyna rzecz, na którą faktycznie... No nie ma z nimi co robić już. Więc de facto... zaczynam tracić jakby motywację do zdobywania tych wszystkich punktów, skoro już i tak nie dają mi zbyt dużo. Dobra, moi drodzy, pójdziemy sobie w takim razie teraz tutaj, nadajnik w Lombardzie. Czy na drugą stronę. Czy na spokojnie. No możemy spróbować się temu ratować. Chodź ze mną. Już troszkę więcej pieniędzy dostaniemy za to. Pokaż łeb. Dobra, ja cię załatwię po swojemu. Zły.
No gońcie mnie, gońcie mnie. Shit, tak ładnie było już. Niepotrzebnie, aż tak zaraz zaszarżowałem. W ogóle nie zauważyłem tego sterowca. Zauważcie się, że najczęściej ginę, nie licząc tego odcinka felernego, gdzie dźwięku nie było, właśnie od sterowców. Jeżeli mnie sterowiec przyłapie, to zazwyczaj się kończy śmiercią. Jak daleko jesteśmy? Daleko. Mógłbym się tutaj przenieść? Nie, nie mogłem. Okej, no to co, zasuwamy w takim razie. Tędy. Kolejny już sterowiec. Jeszcze więcej jest. Uuu, jak się pięknie ustawili. Nice. To była piękna akcja. Ograbimy ich sobie spokojnie. No sami przyznać po prostu. Pierwszorzędnie. Dobra. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz ten dokument. Może wtedy coś mi się gra nie wczytała poprawnie. Bo nie wiem jak mam to rozumieć w zasadzie. Tylko że no, szukam go po ciemku, więc będzie lipa. Ja pierdolę. Dobra, nie lubię tego punktu, naprawdę, on jest chujowy. Nie będę go szukać. Zginę. Trzeba biec, fuck. Oczy zas. Nie, serio, ten punkt jest chujowy. Nie przejmuję tego. To się zaciąłem. Coś tu znowu biega. Jestem dronem jebany. To jeszcze chciałbym się z nim tutaj spotkać. Okay, dalej do przodu w takim razie. Wow, 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 znowu? Ała. Płot. Bardzo ładnie. I zostawiamy ich daleko, daleko w tyle. A tutaj co jedno nie możemy. Albo nie, nie będziemy wchodzić do tego snajpera. Myślałem, że może wejdę do tego snajpera, go wsadzam mu kosę swojego. Tak robić się będziemy. Jak daleko jestem? Pewnie jeszcze daleko. Nie, już nie daleko, na szczęście. Mam wrażenie, że tutaj szybciej zmrok zapada na tym poziomie. On jest taki bardziej zniszczony. Przez ukształtowanie terenu też jest ciekawe. Okej, okay, dołażą Koreańczycy. Wszędzie mnóstwo patroli. Tam widzę pojazd. My się teraz na spokojnie zajmiemy tym budynkiem. Powinniśmy tu wejść chyba do środka. Tak jest. Albo mniej więcej za niego. There is a ruined warehouse near your location where the KPA have set up a transceiver station. Capturing it would help our cause against the Norks in the zone. Okej, nie wiem czy w takim razie to mnie strzela, czy nie? Czyli zaraz. Wow, 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 wow. For fuck's sake, ile to jest? Boże, ciężki ten poziom. No poważnie.
mi się dopinać na górę. Jezus, oczywiście nie da się. Nie da się, czy się nie da? Nie, nie da się. O, przepraszam. Komentarz troszeczkę mi się dzisiaj nie kleje, ale straszliwie intensywne to odcinek. No, z tego by wynikało, w takim razie chyba. Muszę zdobyć tą przepustkę. Pozbieram jeszcze fanty, może niektórzy będą mieli apteczki, które są mi tak bardzo desperacko potrzebne. Tam nie wejdę. No dobrze, chciałbym użyć. Nie pytam. To jest nim przejście na górę. Tylko jak to teraz zrobić, żeby się tam dostać? Ciekawe, czemu akurat tego się nie da zhakować? Nie, dobra, trochę denerwujące, że granie tłumaczy za bardzo, albo tłumaczy, tylko nie zdążyłem przeczytać, bo miałem taki zgiełk. Co mam tu zrobić? Zhakuj nadajnik Kal, no ale staram się. Dobra, tu coś jest. Dobra, możemy też tam dojść, świetnie. To mnie cieszy. Snajper mi tu wylazł. Są chyba snajperzy, z tego co pamiętam. To czemu się nie da otworzyć w takim razie tej cholernej drzwi? Co? Bierzemy z niego fanty, trochę dolarów pewnie miał przy sobie. No właśnie. Tu już, no tu już się da. Urządzenia hakujące powinny działać na wszystko. To pod poduszkami jest? Hello. Okay. Jak tu... Gdzie ten transmitter? Za mną powinien być. A, tu jest. No. Za chwilkę przejmę sobie w takim razie tą bazę, która tutaj obok się znajduje z kolei. Żeby opić punkt. I będziemy mieć zarówno cały zachód i cały wschód. Kogoś. To w ogóle jest też sektor, o, do którego powinniśmy się udać tak czy siak. Transceiver decoded. Nice work, Brady. We'll now be able to monitor KPA communications and movements across Lombard. Bardziej by mi się przydały w podzięce różnego rodzaju apteczki niż twoje dobre słowa, dziewczynko. Sprzedajmy sklep, przedmiot jednorazowy, pakiet medyczny, no właśnie. Kupię sobie ich troszeczkę. Pięknie. No i oszczędzamy pieniędzy dalej. Nie wiem, czy nie zacząć w takim razie wykonywać troszeczkę tych zadań związanych z działalnością poboczną. Oh, hello. To na bank ktoś widzę, tylko że się schował za reflektorem. Patrol jest na ziemi. Nice. To jest piękne, że oni nie do końca wiedzą, gdzie ja się znajduję.
jest. Mogłem zdać przewagę, tak? Auć. Chujowe miejsce wybrałem. No, desant. That's the stronghold, Brady. Heather's just about to get the Goliath running again, so it's just down to you now. Secure that base for us and we're in business. Skoro nikt tutaj nie idzie do mnie, to ja sobie to wysadzę. No, nie to. To. Trochę zmienimy sobie na zwykły karabin. Auć. Trzeba go teraz zostawę. Pięknie! Quickscope. Kolejne. I wchodzimy do środka. Eliminujemy ich. No, teraz nie zginąć. Dałeś mi wyboru. Nie. Dobra. Coś tu jeszcze ciekawe jest? Mogłem zabrać kilku kompanów. Wiesz, jak w ogóle jest najlepszy sposób na ich namierzanie? Jesteś. Zabrać kilku kompanów i sprawdzić, skąd strzelają. No bo generalnie... odpowiadać na ich ogień. Dobra. Na flankach już nikogo nie widzę. Na górze też nie. Widzę. Ale powinniśmy mieć wystarczająco dużo czasu, żeby to przejąć. No, już spokojnie. Chyba, że headshot będzie... Nie, wygraliśmy. Baza utworzona. Co w takim razie teraz? Czym się w takim razie teraz powinniśmy zająć? Bo tutaj umieścimy sobie Goliata. Jest. To nasze miasto, Korasie. Pięknie. Co za wspaniały środek? $2000. Great job, Brady. This place is perfect. I've brought the Goliath. Come and meet me in the garage and I'll go over preparations for freeing Walker. Jasne. Zaraz tam pójdziemy, tylko sobie sprawdzimy, czy tutaj nic nie ma ciekawego. O, apteczka, świetnie, to się akurat bardzo przyda. W tych miejscach akurat zawsze jest mało fantów. Kolejna apteczka, amunicja, sobie weźmiemy. Jakaś kolizja. Czy my chcemy chemikalia albo coś z tych rzeczy? Nie, ale wiecie co? Stworzymy sobie w takim razie dużo ekwipunku, żeby móc pozbierać nowe fanty. To też sobie. Nie. Teraz te narzędzia hakujące, bo wykorzystujemy je jednak. Nice. Paliwo, zapalniki, chemia. Co, coś jeszcze? Więcej chemii. I kolejne baterie. Nice. Co byśmy chcieli teraz zrobić? Tam gdzieś słyszę strzały. Czy pójdziemy? W tym momencie do garażu, czy może jeszcze sobie odbijemy te resztę punktów, które może wiecie co, teraz właśnie, bo bocznica kolejowa, to może, wiecie co, nie, dobra, tutaj skończymy odcinek i w takim razie najpierw porozmawiamy, zobaczymy co się będzie działo, a później skończymy odcinek. You don't mess around, do you, Brady? All right, people, we need to secure the area. Check for weapons, ammo, anything that we can use. I need to set up signal coverage for the Goliath. I swear I spent more time at the keyboard than I did before the damn war.
Co nam powiesz? Got it. Our Goliath now has full signal coverage in the area. That should even the odds a little when we storm Independence Hall. Okay, on to phase two. So the Norks use flying drones to patrol the red zones. We call them dusters because they drop this gas. Stuff is fucking evil. If we don't want them being used against us when we attack Indy Hall, we're gonna need to take out all of the launch sites around the city. I'm guessing they'll be heavily guarded, but I'm not asking you to go alone. I'll drive the Goliath from here and back you up. Be a good way to test the systems. Just be careful with her, please. Jason, teraz używam Goliata? Okay, I'm sending the launcher locations to your phone and bringing the Goliath online. Let's get this done. Bo Goliat jest chyba... Okay, now I've programmed the Goliath to follow your phone signal. I've got control of the turret. Let's do some damage. Nice. Ale mam bodyguarda. Dobra, to co moi drodzy? Sprzedajmy sobie troszeczkę fantów i zróbmy sklep, sprzęt, zobaczmy co możemy kupić. Strzykawka. Leczenie przez apteczek szybsze o 50%, lekkie wiązania. Prędkość ruchu zwiększą 25%, maksymalna liczba posiadanych apteczek zwiększa o 2. To sobie weźmiemy. Nice. Automatyczne okradanie wroga podczas eliminacji. Średnio przydatne. Ludzie mi generalnie mówili, żeby to kupić w wielu odcinkach, ale to działa w ten sposób, że jak się zabije kolesia z bliska, to automatycznie się go okrada. Natomiast my rzadko to wykorzystujemy, więc lepiej już kupić sobie ładownicę albo bluzę maskującą. Cokolwiek, na razie sobie to zostawimy. Patrzmy jeszcze dodatki. Celownik laserowy. Montowany na lufie pozwala łatwo brać cel, gdy nie używasz celownika optycznego. Wiecie co? To brzmi nie głupio. Kupimy. I przy okazji. Should I just get someone else to do it? Już. Sprawdzę te rzeczy. Get someone else to do it. Pięknie. Jeszcze zobaczmy to. Nope. Mhm. Możemy generalnie zrobić chwyt, albo... Może chwyt, tak. Come on, Brady, those dusters. Już! Okay, Brady, we're all set. Marudź, wiesz, kobieta. W sumie... Okej, okay, wsiadamy na motor w takim razie. Poprowadzimy go. Przepraszam, bo to jest syndrom jeszcze jednej tury. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, papa, w kolejnym odcinku.